Greka. Czekał na Bolszaka i myślał, że może coś się uda. O. Wyczyszczona wizja. Wchodzi do krzaka. Ten drapieżnik szykuje się na Erkę i oczywiście, że trafi! Och, ten klęs był tragiczny, Kevo! Stapot od Rufusa, Bullet goni za przeciwnikiem piękny kątem. Będzie nagrodzony za mechaniki na Vayne, Rufus. Zobacz na Bolszaka! Nie dostanie nawet za eliminacji. 0-1-3, smutna mumia. Tu dużo więcej mogło być osiągnięte przez Super Nintendo 1 i ten mecz, mimo że z przewagą dla nich, nadal może się wyrównać. Wieża wcięta na środkowej linii. Świetna gra ze strony Warsiego na tej Niko. Da eliminację dla Rufusa i co dla Kevo, co więcej. Ultimate od Niko stopuje rywali, double kill. Odtulnie dla drużyny, Bullet również zapędzi się daleko. I Kevo nie przestaje atakować. Dawid Sonek i Bolszak jedyni żywi z strony Niki. Piękna kotwica na maksymalnym zasięgu i wysek jest niedaleko. Och, ta strzała, cóż za KS ze strony dżunglera Super Nitro. Najpierw trafiony łańcuch i wystawiony down by unknownowi, zobacz. Pyk, pyk. I jeszcze tu zakładam double distortion. Wow! O, z flashem! Mówiłem, że ten flash jest potrzebny, by distortion zadało obrażenia. Tomek! Wisła Płock jest gotowa na SL Mistrzostwa Polski. To prawdopodobnie będzie turret, jeżeli Wisła... Czy Wisła bez Shockwave'u chcą się bić? Owszem, bo złapali Blue! Ten bardzo mało HP zdążył rzucić Ultimate i kupić sobie kilka sekund więcej. Lecz najważniejsze, będzie reset tutaj na Ultimate dla Unknowna. Dwie postaci już wyeliminowane przez Wisłę Płock i mają ochotę na więcej. Jednak Sinmiwak razem z Kermesem powiedzimy, zobacz, nie! Bo Perka ma apetyt na Sinmiwaka! Cóż za boski huk po flaszu! I Reaver przyspieszony przez Orianę! Absolutna masakra Pride! I pogoń będzie wznowiona! I jeszcze jedna eliminacja! Cóż za pokaz indywidualnych możliwości. To znaczy, że... Patrz, jeszcze tu łapie Kermesa! Oczywiście, nawet nie myśl o kradzieży. Kermes spadnie, zanim zdąży wcisnąć po raz drugi Q. Smajta wciśnie Benek. Wisła Płock szukali tego przez kilka minut, ale wierzcie mi, znaleźli. Spowolnienie na przykład na Jarvana, kiedy ten wchodzi. Okej, przekonajmy się. Freskowy uratowany przez drugiego ninja, natomiast Ultimate od Niko, góry 4 osoby, lecz Kennen z dobrym tutaj zegarkiem. Mimo wszystko to nie wystarczy, triple kill dla Unknowna, Marcin Kubicki szuka potencjalnie nawet kwadry, zabójstwo będzie dla niego. Czy pentakill będzie tutaj uskuteczniany, biedny dumbbuy. Ultimate od Unknowna, ma 3 osoby, jeszcze goni dalej, ale to chyba była... Okej, grid pod pentę to nie było dobre. Szanuję to, szczerze szanuję to Awahir, bo trzeba mieć jaja, żeby pójść po pentę w tego typu sytuacji.